Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych. Moduł: rodzaje instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz technologia montażu. Tytuł wideokastu: rodzaje instalacji wodociągowych. Dzień dobry, nazywam się Piotr Kowalski. Jestem projektantem w biurze projektowym. Nadzoruję i koordynuję pracę zespołu projektantów przygotowania dokumentacji wodno-kanalizacyjnej w projektowanym domu jednorodzinnym na osiedlu Słonecznym w Krakowie. Czym charakteryzuje się instalacja wodociągowa? Instalacja wodociągowa to zespół powiązanych ze sobą urządzeń wodociągowych oraz przewodów z uzbrojeniem, służących do zaopatrywania w wodę nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem i wymaganiami sanitarnymi. Zadaniem instalacji jest rozprowadzenie przewodami wodę wewnątrz budynku i doprowadzenie jej do punktów czerpalnych. Z jakich przewodów składa się instalacja wodociągowa? Instalacja wodociągowa składa się z przewodów i uzbrojenia. Początek instalacji liczy się od głównego zaworu umieszczonego za wodomierzem od strony budynku. Instalacja składa się z przewodów rozdzielczych, tzw. poziomów, przewodów pionowych, tzw. pionów i odgałęzień. Od czego zależy wybór rozwiązań instalacji przy projektowaniu instalacji wodociągowej? W zależności od wysokości budynku, jego przeznaczenia, konstrukcji oraz warunków panujących w instalacji, ciśnienia wody, instalacje mogą być wykonywane jako jednostrefowe z rozdziałem górnym i dolnym oraz wielostrefowe. Czym się charakteryzuje instalacja z rozdziałem górnym? Instalacje z rozdziałem górnym stosowane były w latach 60. i 70. Obecnie są rzadkością z uwagi na problemy z zapewnieniem odpowiednio wysokiego ciśnienia na wylocie punktów czerpalnych dla najwyżej położonych instalacji. W instalacji tego typu woda w pierwszej kolejności zasila zbiornik położony w najwyższej części budynku. A instalacja z rozdziałem dolnym? Instalacja z rozdziałem dolnym stosowana jest głównie w budynkach podpiwniczonych, natomiast w budynkach wysokich w celu zapewnienia ciśnienia wody stosujemy instalacje wielostrefowe. O czym trzeba pamiętać podczas prowadzenia instalacji? Instalację wodociągową należy przede wszystkim prowadzić zgodnie z projektem, po wewnętrznych ścianach budynku, równolegle lub prostopadle do nich. Należy wybierać jak najkrótsze trasy z jak najmniejszą liczbą załamań i nagłych zmian trasy. Dziękuję serdecznie za przybliżenie mi tematu instalacji wodociągowych. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.